Ostatni raz weszliśmy do studia ponad półtora roku temu, a zrobiliśmy zupełnie coś innego. W tej chwili chcemy zagrać płytę, która ma jakiś kierunek w stronę muzyki gitarowej, trochę rock'n'rollowej, trochę bluesa, może trochę w stronę funky. Mamy trochę nowego materiału, postanowiliśmy go zarejestrować. Myślę, że jest wart tego. Liczę, że ta płyta będzie wspaniała. Kompozycje dwóch świetnych kolegów, Leszka i Janka. Fajne teksty, musicie tego posłuchać. Czerwony samochód, take one. Co się stało? Co? Coś się stało złego? A dlaczego przestaliście? Ja usłyszałem jakąś bułę. Miewam ten sen od dawna dość. Wyświetla się od wielu nocy. Pusta ulica w zwyczajnym mieście i scena ta, ciągle ten motyw. Autobus mój odjechał już. Pusty przystanek straszy chłodem. Zabierasz mnie swoim czerwonym samochodem. To jest taki, wiesz, nie? To ty tam zrób taki mini break, wiesz? I tam jest takie, chodzi ci którego nie powinien być, tak, no. Leszku, przegrałem. Nie w kocie, w ogóle. Nie, w każdym tym miejscu, gdzie robimy, wiesz. Żeby tam był, rzeczywiście taki mały break, wiesz. Fajny taki byłby ten, ale jak uważasz, wiesz? Bo to jest twoje dziecko. No. Dobrze. Można, ale wiesz co, nie, to byłoby dobre, taka, wiesz, taka mała, taka ta, ale jak uważasz? Znaczy ja uważam, że, ja tak uważam, oczywiście mogę się mylić, że do momentu wejścia Grzesia na bas, żeby nie grać na werblu lajnańczy, to zostać na samym hej, ale... Bo się robię, nie mogę. Jest przesunięcie się wtedy, zawsze tak nie wejdziesz. A jak ty słyszałeś coś innego? Nie, powtijam mu, żeby wiedział, kiedy jest raz, kurka, no i tyle. No, ale to przecież tu siedzi gdzieś raz, ja ci pokażę gdzieś raz. Już nie ma żadnego zwolnienia, nic. Raz. Ale nie, stary. Ja mam rację. Stary, jesteśmy w
Dobra, bo to jest masa. Świetnie mi się tu współpracuje z kolegami muzykami. Chęć pozostawienia po sobie jakiejś dokumentacji artystycznej. Dawno już nic nie nagrywaliśmy. A chyba tak. Dawno już nic nie nagrywaliśmy. Trzeba coś nagrać. Nie wiem, mi kazali tu przyjść, jestem. Co zrobić? I co? I wierzymy mocno, że to będzie dobre i że wam się spodoba. Po to to robimy. Wielka satysfakcja ze współpracy z kolegami z architektury dźwięku. Znakomita atmosfera. Jedno nam rzeczywiście przeszkadzało w studio, było bardzo gorąco, ale to były naprawdę gorące dni. Dziękuję ci, Rafale. A ja za tym z papierosa schowałem się.